Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię. Przychodzę do Was z nowymi książkami. Bardzo starałam się zawęzić swój wybór do tych najważniejszych, najciekawszych, najwspanialszych, najbardziej wyczekiwanych, ale i tak mamy bliżej 20 książek niż 10. Także zabieramy się do roboty i oglądamy to, co mam Wam dzisiaj do pokazania. Najpierw zaczniemy od książek, które są powieściami i jest ich znacznie mniej. Druga kubka leżąca tuż zaraz obok. Są to książki, które są literaturą faktu, ale tak różnorodną, obejmującą tak wiele różnych tematów, że po prostu siedzę tutaj od paru minut i tak zerkam i coraz bardziej się ślinię, bo tak naprawdę chciałabym zacząć czytać wszystkie od razu. Tak więc oglądamy. Pierwsza powieść to kryminał napisany przez Oliviera Bottiniego. Nazwisko mało niemieckie, aczkolwiek autor jest Niemcem urodzonym w Norymberdze, ale powieść, którą napisał, umieścił w Rumunii, we współczesnej Rumunii. Jest to powieść kryminalna, tak więc mamy jakieś morderstwo, które rozwiązuje starszy, bliski emerytury policjant. Myślę, że nie przez przypadek ta powieść rozgrywa się w Rumunii, ponieważ jest to grunt dość ciekawy i malowniczy, nękany korupcją, chciwością. Autor, z tego co tutaj doczytałam, wplata w powieść także dość bolesną historię współczesnej Rumunii. Ja jestem bardzo zaintrygowana. Książkę polecają m.in. Wojciech Chmielarz oraz Marta Guzowska, a ja tym autorom bardzo ufam. Następna książka to najnowsza powieść laureatki Nagrody Wielkiego Kalibru, czyli Anny Kańtoch. Ta powieść to druga część cyklu Pór roku, nazywa się Lato utraconych. Powieść kryminalna najwyższych lotów. Tego jestem pewna, ponieważ wszystkie książki kryminalne Anny Kańtoch po prostu połknęłam. Nie mogłam się od nich oderwać, czytałam jedną za drugą. Tak więc Lato utraconych, cieszę się, że już jest w moich rękach, niedługo będę ją czytała. Ta powieść rozgrywa się w roku 1999. W leśniczówce dochodzi do potwornej zbrodni, ginie cała rodzina, oprócz jednego dziecka. Ale to dziecko jest jakieś szczególne, ono wcześniej chyba było uprowadzone i wróciło niedawno do rodziny. Jestem przekonana, że to będzie doskonałe. I ja już niedługo zaczynam czytać, jak tylko skończę Wilkołaka Wojciecha Chmielarza, zabieram się za najnowszą Kańtoch. Koniec z kryminałami. Teraz mamy przed sobą powieść czeskiej autorki Petry Hulowej, Krótka historia ruchu. Jest to powieść, którą Ania z kanału Czytam i Piszę porównała do Seksmisji. Tutaj światem rządzą kobiety, wyznaczają własne normy, własne prawa, własne reguły. Jestem ich bardzo ciekawa. Myślę, że będzie i śmiesznie, i strasznie. Także jeżeli lubicie literaturę czeską, to tego na pewno nie możecie ominąć. Powieść bardzo gruba i bardzo utytułowana, Shaggy Bane, Douglasa Stewarta, została właśnie wydana przez wydawnictwo poznańskie. Ta książka w zeszłym roku zdobyła nagrodę Bookera. I jest to powieść, która się dzieje w latach 40. Zdaje się, że w Irlandii, nie, przepraszam, w Szkocji, w Glasgow. Shaggy Bane jest to pseudonim oraz nazwisko głównego bohatera tej książki. Shaggy jest samotnym chłopcem, który wychowywany jest przez matkę. Kraj i miasto pogrążone są w kryzysie, a matka pogrąża się w chorobie alkoholowej. Wszyscy bracia i siostry opuszczają tę rodzinę, jak najszybciej się da. Natomiast Shaggy zostaje ze swoją matką, cały czas licząc na to, że uda mu się wydobyć ją z dołka, w którym się znalazła. Natomiast okazuje się, że to matka zaczyna pogrążać tego chłopca. Podobno powieść, od której trudno się oderwać, powieść rozdzierająca serce, powieść napisana
pięknie, wspaniale i zostająca na całe życie. A tutaj niespodzianka. Duna Franka Herberta, czyli jedna z najbardziej kultowych książek science fiction, która zawsze była na mojej liście do przeczytania, ale nigdy po nią nie sięgnęłam, ponieważ jest to powieść w kilku częściach i każda z tych części ma około 1000 stron. I to mnie od niej odstraszało. Ale właśnie ukazała się pierwsza część powieści graficznej opartej właśnie na Dunie. I to już jest dla mnie o wiele lepsza propozycja i będzie dla mnie okazją do zapoznania się z treścią Duny. I jeżeli to mnie zaintryguje, kto wie, może sięgnę po powieść. I przechodzimy teraz do tej wyższej kubki, która składa się z książek nie będących fikcją literacką. Zaczynamy od książki historycznej. To historia II wojny światowej. Książka Jensa Orbraka, Gdy inni świętowali zwycięstwo, historia mojej matki. Książka wydana przez wydawnictwo Karta, przez ośrodek Karta. Historia rodzinna, która staje się przyczynkiem do spojrzenia na historię kraju, historię Europy z szerszej perspektywy. Jest to historia, jak sam tytuł wskazuje, matki tego autora, która w roku 1943 zostaje wielokrotnie zgwałcona przez Sowietów wyzwalających Pomorze. Ta kobieta od lat mieszkała na Pomorzu, które było niemieckie. I autor poprzez tę historię stara się opowiedzieć historię Europy wyzwalanej przez Sowietów po II wojnie światowej. Następna książka, myślę, że już nie będzie aż tak smutna i przygnębiająca. Jest to książka napisana przez autorkę, którą prawdopodobnie bardzo dobrze znacie, ponieważ ona napisała bardzo dużo książek obyczajowych, ale dotyczących częściowo tematów medycznych. Nic dziwnego, ponieważ Liza Genowa, o której jest właśnie mowa, jest doktorem nauk neurologicznych na Uniwersytecie Harvarda. I tym razem popełniła książkę, która jest książką o medycynie, opisującą pamięć, zrozumieć pamięć. Jest to temat, który, jak wiemy, dość mocno nurtuje tę autorkę, znaną m.in. z Motyla, czy też z Lewej strony życia. Ja jestem tej książki bardzo ciekawa, bo jak wiecie, ja lubię książki o medycynie, a wiemy o tym, że Liza Genowa ma świetne, lekkie pióro i pisze w sposób bardzo przystępny. Tak więc wydaje mi się, że Zrozumieć pamięć będzie książką, która będzie zrozumiała, dostępna dla wszystkich. Po tej książce spodziewam się nieco oddechu, nieco uśmiechu. Jest to książka, chciałam powiedzieć powieść, dlatego tak się zawahałam, ale nie, to nie jest powieść. Jest to książka napisana przez znaną dziennikarkę radiową Polacy Last Minute. Autorką jest Justyna Dżbik-Kluge. I jak już pewnie widzicie po okładce, jest to książka, która opowiada o Polakach, którzy wyjeżdżają na wycieczki zagraniczne. Autorka przeprowadziła szereg rozmów z pilotami wycieczek. Pod tytułem tej książki jest Sekrety pilotów wycieczek. Także jaki obraz Polaków wyłoni nam się z tej książki? Nie wiem, ale być może będzie i śmiesznie, i strasznie, ale mam też szczerą nadzieję, że nie będzie to tylko i wyłącznie satyra na polskie zachowania za granicą. Że też zobaczymy turystów, którzy są prawdziwymi turystami i nie będziemy musieli się za ich zachowania wstydzić. Państwo Gutsfińscy to biografia byłych dyrektorów wrocławskiego zoo. Jeżeli jesteście w moim wieku, trochę starsi bądź trochę młodsi, na pewno pamiętacie programy, które były emitowane w telewizji polskiej, w których właśnie Państwo Gutsfińscy opowiadali o zwierzętach i bardzo często Hanna Gutsfińska przynosiła ze sobą do studia jakieś małe zwierzę, czy to małpkę,
czy jakieś inne zwierzątko, które przez cały czas trwania programu albo trzymała na rękach, albo można było je obserwować, jak ono w studiu telewizyjnym się zachowuje. Mnie to zawsze bardzo fascynowało i myślę, że jako dziecko głównie oglądałam te programy po to, aby popatrzeć sobie na te dzikie zwierzęta, które były oswojone, ponieważ bardzo często wychowywały się w domu państwa głucwińskich, którzy otaczali je opieką, kiedy ich własna matka je odrzuciła, bądź też zmarła. To jest para nieco kontrowersyjna. W pewnym momencie na głucwińskich wylała się fala hejtu. I ja jestem bardzo, bardzo zaintrygowana tą książką. Ona ma też sporo zdjęć. Są to zdjęcia z prywatnych, prawdopodobnie archiwów państwa głucwińskich i także z programów telewizyjnych. Tak więc, jeżeli nie wiecie, że to się ukazało, to informuję, bo myślę, że znajdzie się duże grono czytelników zainteresowanych tą książką. Pozostając przy biografiach, informuję, że niedawno ukazała się biografia Galileusza pod tytułem Heretyk, który poruszył wszechświat. I jest to biografia napisana przez Mario Livio. I z tego, co tutaj wyczytałam na okładce, sam autor jest nagradzanym astrofizykiem i popularyzatorem nauki. W swojej pracy zajmuje się eksplozjami supernowych, czarnymi dziurami, planetami pozasłonecznymi. Przez 24 lata pracował w Space Telescope Science Institute, który operował kosmicznym teleskopem Hubble'a. Tak więc, właściwy człowiek na właściwym miejscu, ale mam nadzieję, że biografia Galileusza nie będzie napisana zbyt hermetycznym językiem przeznaczonym dla astrofizyków, lecz że będzie napisana językiem przeznaczonym dla zwykłego śmiertelnika, jakim ja jestem. William Finnegan, nie wiem, czy znacie to nazwisko, ja do tej pory nie znałam, ale jest to laureat Nagrody Pulitzera, którą dostał właśnie za tę książkę. Jest to książka o bardzo nietypowej tematyce, która raczej normalnie by mnie nie zainteresowała, gdyby właśnie nie to, że książka ta została nagrodzona no tak dużą nagrodą. Jest to powieść pod tytułem Dni barbarzyńców z podtytułem Życie na fali. I jak zapewne domyślacie się widząc tę okładkę, jest to książka, która dotyczy surfingu. Autor tych esejów, tej książki, podróżuje po całym globie, szukając odpowiednich warunków do uprawiania swojego ulubionego sportu, jakim jest surfowanie. Ale myślę, że nie jest to tylko i wyłącznie książka o sporcie, bo taka książka nie dostałaby nagrody Pulitzera. To prawdopodobnie jest książka również o życiu. Także ja ją sobie zamówiłam i jestem bardzo zaintrygowana, tym bardziej, że tutaj jest naprawdę kawał tekstu, ponieważ są bardzo małe litery. Teraz pokażę Wam od razu trzy książeczki. Książeczki, bo zobaczcie, to są wydania kieszonkowe, naprawdę kieszonkowe, ale co bardzo fajne, w tych wydaniach kieszonkowych nie mamy aż tak bardzo kieszonkowej czcionki. Tutaj spokojnie da się to czytać. Polskie wydawnictwo muzyczne, chyba polskie, nie jestem pewna tego pierwszego słowa, wydało właśnie takie trzy biografie znanych muzyków klasycznych, kompozytorów Lutosławskiego, Szymańskiego oraz Palestera. I ja dostałam te książki, żebym mogła się z nimi zapoznać, co na pewno uczynię i bardzo mnie cieszy ten bardzo mały format, który będę mogła sobie wrzucić, czy to do torebki, czy nawet do kieszeni, jak nazwa wskazuje. I mamy jeszcze dwie książki. Tym razem są to książki o podobnej nieco tematyce, ponieważ o przyrodzie. Sekretne życie kotów. Książka napisana przez Andrzeja Kruszewicza, obecnie dyrektora Ogrodu Zoologicznego w Warszawie. Ja Kruszewicza znam z jego pogadanek o ptakach oraz jego atlasu ptaków, który mam na półce. Ale tutaj właśnie mamy książkę o kotach. I zobaczcie, ona jest bardzo, nie wiem czy będzie widać, ale coś na pewno będzie widać, bardzo fajnie ilustrowane. I jak zapewne się domyślacie,
nie będzie dotyczyła tylko i wyłącznie kotów domowych, ale także kotów dzikich, takich jak na przykład ocelot. Książka o ich zachowaniach, o miejscu występowania, prawdopodobnie pełna anegdot i bardzo ładnie wydana. Ostatnią książką, którą chciałabym Wam pokazać, to Dziki Rok, zapiski młodego przyrodnika. Młodego, ponieważ napisał ją chłopak, zdaje się nastoletni, chłopak ze spektrum autyzmu, który od dziecka nie nadążał za światem swoich rówieśników i być może ten świat go nie za bardzo interesował. On skupiał się na świecie wokół nas, czyli na przyrodzie. Jego zapiski, jego blog zdobyły sporą popularność, a sam autor został nagrodzony medalem Królewskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Jego blog i ta właśnie debiutancka książka zdobyły liczne nagrody oraz uznanie i rozgłos na całym świecie. Ona, ta książka napisana jest w formie dziennika, w której Dara, czyli ten autor, opisuje to, co zaobserwował wokół siebie, ale także swoje problemy na przykład z rówieśnikami w szkole oraz swoją rodzinę. Trochę mi się to kojarzy z Geraldem Durellem. Jeżeli nie znacie, to warto się zainteresować. Tak więc taką fajną książką kończymy dzisiejszy przegląd nowości. Mam nadzieję, że udało mi się Was zainteresować, że pokazałam Wam jakieś książki, o których istnieniu nie mieliście pojęcia. Jeżeli tak, to oczywiście dajcie znać. Powiedzcie, co najbardziej Was zainteresowało. Napiszcie mi w komentarzach. Będzie mi miło, jeżeli rozważycie zostawienie lajka oraz zasubskrybowanie kanału Czytam, bo lubię. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia już niedługo. Pa, 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 pa.